Proszę bardzo, tak wygląda wręcz zwęglona beza, która była pieczona w 170 stopniach. Specjalnie ją tak upiekłyśmy, żebyście zobaczyli. Zobaczcie na ten kolor. Prawie jest brązowa, spalona, kruszy się i w środku jeszcze jest surowa. A tak wygląda, proszę bardzo. Idealna beza, zgodnie z naszymi wskazówkami. Witajcie! Na Facebooku i na Instagramie pokazywałyśmy Wam kulisy kręcenia dzisiejszego odcinka i pewnie nie możecie się doczekać, bo dzisiaj będziemy robić idealną bezę pawlową. Wydaje się, że jest taka banalna, bo to są trzy składniki właściwie. Białka, cukier i szczypta soli. Tania rzecz, ale nie taka łatwa, jak się wydaje. My dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, bo na Instagramie zasypaliście nas pytaniami dotyczącymi bezy. Mam nadzieję, że sobie poradzimy i odpowiemy na wszystkie nurtujące Was pytania i zrobicie w domu fenomenalną, idealnie białą bezę. Zacznijmy od tego, że musimy nagrzać piekarnik. Piekarnik nagrzewamy do 150 stopni. Ja suszę bezę w funkcji góra-dół. Ja też w funkcji góra-dół. Kolejna rzecz to białka. Białka muszą być bardzo dokładnie oddzielone od żółtek. Jeżeli widzicie chociaż trochę tego żółtka, musicie go usunąć. I kolejna ważna rzecz a propos składników to cukier. My wykorzystujemy cukier drobny, który łatwo rozpuszcza się w białkach. Do tego dodamy trochę soli, która ustabilizuje nam białka. I ważna rzecz to misa. My wykorzystujemy misę szklaną, może być też metalowa, ale jak to jest z plastikiem, Dorota? Nie polecamy misy plastikowej, bo jeżeli wykorzystujecie tą misę w kuchni, czasami wrzucacie do niej coś tłustego, ta misa nigdy nie będzie taka czysta i te białka ślizgają się nam po tej misie i nie ubijają się tak jak trzeba. Nawet kiedyś u Justyny robiłyśmy ręcznym mikserem i ubijałyśmy w plastikowej misie. Nie wyszło, trzeba było robić jeszcze raz, więc zwracajcie na to uwagę. Na początek musimy nieco podbić białka. Dodamy do tych białek nieco soli, szczyptę i zaczniemy ubijać. W momencie, kiedy będzie miały odpowiednio ubitą pianę, zaczniemy dodawać cukier, ale w tym momencie przerwiemy i pokażemy Wam, który to jest moment. Działaj! Mamy delikatnie podbitą piankę, zobaczcie, jest taka lekka i zaczynamy dodawać cukier. Tam jeszcze na dnie może widać, może nie, jest trochę jeszcze zostało tego nieubitego białka, ale tak ma być. I teraz będziemy dodawały stopniowo cukier. Ty mówiłaś, że dodajesz łyżkę na minutę. Tak. No to trochę nam tu zejdzie. Lepiej powoli niż szybko, proszę. Zmniejszamy obroty miksera i dodajemy sok z cytryny. Sok z cytryny nam ładnie ustabilizuje bezę. I co, myślisz, ok? Tak, zamiast soku z cytryny może być też ocet winny. Na koniec dodajemy skrobię ziemniaczaną, przesiejemy ją. Dosłownie łyżeczka. Cyk. Dlaczego nie możemy wykorzystać na przykład mąki pszennej? Bo skrobia ziemniaczana, jak sama nazwa wskazuje, ma bardzo dużo skrobi, a skrobia ma tendencję do wchłaniania wody. I chcemy, żeby ta skrobia nam trochę tej wilgoci pochłonęła z białka i dzięki temu po przekrojeniu ta pawlowa ma taką piankową konsystencję w środku. Bo tak naprawdę... O to chodzi, żeby w środku była miękka, a na zewnątrz krucha. I my taki efekt właśnie uzyskamy. Przygotowałyśmy już blaszkę standardową z piekarnika, spód oczywiście wyłożony papierem do pieczenia i mamy tutaj spód z tortownicy o średnicy 23 cm. Teraz sobie przyłożymy, wyrysujemy kształt naszej bezy i będziemy formować bezę. Ta beza finalnie będzie miała taką wielkość jak ten okrąg, więc musimy dać nieco mniej
bo ona w trakcie suszenia nam wyrośnie, zwiększy swoją objętość. Ja zawsze papier odwracam, żeby później nie było sytuacji, że ktoś powie, a ołówek, przecież to będziemy jeść, dostanie się do bedzy, więc ja zawsze sobie odwracam i widać, że jest okrąg. Nie powiedziałyśmy, jak sprawdzić, czy beza jest dobrze ubita. Bierzecie sobie troszkę tej ubitej piany, sprawdzacie, czy jest wyczuwalny cukier. Jeżeli nie jest wyczuwalny, to znaczy, że białka są idealnie ubite. Dobra, to Dorota tutaj będzie formowała, a ja przechodzę do pytań, które mamy na Instagramie. Pierwsze pytanie, czy można zrobić bezę używając zamiennika cukru, na przykład erytrol? Ja jestem tego zdania, że my pokazujemy przepisy z cukrem zwykłym, więc jeżeli ktoś chce szukać zamienników i przygotowywać taką odchudzoną bezę, to najlepiej poszukać po prostu osoby, która jest, no, zna się na tym i przygotowuje taką bezę. Ja podejrzewam, że na erytrolu no, nie wyjdzie Wam taka ładna, wyrośnięta, jędrna beza. Na środku robi taki dołek, bo ona w trakcie suszenia nam wyrośnie. Zobaczycie, że wszystko się wyrówna. Po wysuszeniu nieco opadnie, ale właśnie tutaj to jest celowe, żeby dać tutaj krem. Teraz pomogę sobie łyżeczką. Tą łyżeczkę zanurzę w wodzie, delikatnie ciepłej. Wezmę sobie ręcznik i odsączę z nadmiaru wody. I tak do góry wyciągam bezę. Oczywiście to, co Wam tutaj zostanie, możecie dać na środek. Albo zjeść. Niektórzy lubią. Proszę bardzo, beza jeszcze nie gotowa. Pamiętajcie, że przy wkładaniu obniżamy temperaturę do 100 stopni, a nawet do 90 stopni, bo beza ma się suszyć, a nie piec. Będziemy ją suszyć około 2 godzin, następnie wyłączymy piekarnik i zostawimy ją po prostu w piekarniku, żeby ona sobie tam spokojnie doszła. Po wysuszeniu zrobimy krem. Dobra, to jeszcze szybko 2-3 pytania. Jak uzyskać śnieżno-biały kolor, ale suchą w środku, bo niestety w domu tylko ja kocham pawlową. Dlaczego w środku wychodzi klejąca? Jak długo suszyć bezę w środku, żeby była sucha? A dlaczego chcecie mieć suchą bezę w środku? Generalnie przecież pawlowa musi mieć piankową konsystencję, dlatego przecież dodajecie... na logikę. Przecież jak to będzie suche, to Wam się zrobi taka podeszwa. To się całe rozsypie. No, jak to będzie się kroić, to Wam się to w ogóle skruszy. Generalnie to, że suszymy bezę, nie oznacza, że ona ma być sucha. Sucha ma być tylko, że tak powiem, skorupka, a w środku ma być miękki i delikatny miąższ, że i tak to ujmę. O to chodzi właśnie. Dlatego dodajemy mąkę ziemniaczaną. Jest też beza, tak zwana dakwas. To jest bardzo cienka beza, którą na przykład przekładamy kremem. Jest w ogóle tort dakwas. Tak, tak. I zrobimy. Tak. Przy tych blatach chodzi o to, żeby faktycznie te blaty były suche. Dlatego w recepturze nie powinna znajdować się skrobia, która właśnie wchłania nam to wodę, bo chcemy, żeby te blaty były suche. To faktycznie, tutaj się zgodzę. Ale w przypadku pawlowy się nie zgodzę. Wypływa mi cukier przy pieczeniu. Co robię nie tak? No ten cukier nie jest dobrze rozpuszczony w białku. Jeżeli macie grube, no ja to nazwę kryształkami, grube kryształki cukru w bezie, to w trakcie suszenia ten cukier się karmelizuje i wypływa Wam po prostu syrop taki cukrowy. Dokładnie. Jeżeli jeszcze macie do nas jakieś pytania, bo tu tego jest dużo, a nie chcemy Was zanudzić, to napiszcie nam w komentarzu, pod filmem odpiszemy i mam nadzieję, że wyjdą Wam idealne bezy, nasza się suszy. Proszę bardzo, piękna, śnieżno-biała beza jest gotowa. Jeżeli chcecie, żeby miała taki piękny, biały kolor, to pamiętajcie o tej temperaturze. Im niższy stopień suszenia, czyli te 90-100 stopni, tym lepiej, no zresztą sami widzicie. Przechodzimy do kremu. Kremu, uwaga, nie takiego zwykłego, nie, bo będzie to krem miętowy. Musicie nam uwierzyć na słowo, że tu już jest przygotowana śmietanka o smaku miętowym. Jest ona, śmietanka jest infuzowana. Co to oznacza?
Oznacza to, że nadajemy śmietance konkretny smak. Tutaj nadałyśmy jej smak mięty. Jak zainfuzować śmietanę? Należy ją przelać do garnuszka i dodać. My dodałyśmy listki mięty. Podgrzałyśmy ją niemal do wrzenia, ostudziłyśmy i włożyłyśmy do lodówki na całą noc. Dzięki temu ta śmietana wzięła cały aromat z tej mięty. I teraz pięknie tą miętą pachnie. Czy można ją jeszcze infuzować? Możemy infuzować herbatami, kawą. Jest bardzo popularna infuzja z kawy. Z skórką, z cytryny, z pomarańczy. Z owoców. Także jest mnóstwo rzeczy. Możecie nawet rzucić tutaj zioła. Tymianek, rozmaryn, wszystko. Ważne, żeby tą śmietanę zostawić na całą noc, żeby ona miała czas przejąć te aromaty. Oczywiście wszystkie składniki do kremu muszą być schłodzone. Czyli zaczynamy. Wlewamy do misy naszą miętową śmietankę. Do tego dolewamy pozostałą śmietankę i serek mascarpone. Do tego my chyba dodamy łyżkę cukru pudru, ja myślę. Bo beza jest tak słodka, że niektórzy nawet nie dodają w ogóle cukru. Na wierzchu będą świeże owoce. Cukier puder dodamy w połowie miksowania. Krem gotowy. To co? Wykładamy wszystko na naszą bezunię. Na wierzch dużo owoców oraz listki mięty. To taka klasyczna beza, oczywiście możecie tutaj posypać na przykład, nie wiem, czekoladą, tartą, żeby jeszcze wzbogacić smak. Beza, bezunia gotowa. Co takim się latu już wspomniało. Zaraz będziemy kroić i jeść. I pokażemy Wam, że w środku jest piankowa. Ja mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu i zrobicie taką bezę z miętowym kremem. Jeszcze raz przypominam o tym, że możecie zadawać nam pytania w komentarzach pod filmem. Jeżeli będziemy w stanie odpowiedzieć, oczywiście odpowiemy. No i oczywiście lajkujemy, subskrybujemy, udostępniamy film. Im więcej osób się dowie, tym lepiej. I tym więcej osób będzie miało słodkie życie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa.